Cześć! W dzisiejszym odcinku plotter laserowy Bachymaker D84050P. Zaczynamy! Urządzenie mam już zmontowane. Kilka danych na temat urządzenia. Laser 2,5 W będzie ciął papier, tekturę, ewentualnie jakąś cieniutką sklejkę. Graweruje papier, tekturę, skórę, drewno. Nie graweruje materiałów twardych jak stal, aluminium, szkło, ceramika ani materiałów połyskowych. Pole robocze. To jest 40x50. Rama aluminiowa, wszystko to na profilach aluminiowych. Dwa napędy, oś X i oś Y. Ogniskową lasera tutaj ustawiamy pokrętłem, czyli kładziemy materiał, który chcemy ciąć albo grawerować i ustawiamy, kręcimy, ustawiamy ogniskową lasera. Urządzenie kupiłem jako używane na Allegro. Ale wygląda, że urządzenie było zmontowane, ale nie nosi żadnych śladów użytkowania. Wszystko jest, no, nie jest porysowane, nie jest zniszczone, więc wygląda, jakby było zmontowane, ale nie było używane. Nie wiem, czy było takie urządzenie powystawowe, czy stało tylko na półce. No i co, w zestawie dostałem urządzenie, dostałem przejściówkę do polskiego gniazdka, bo wtyczka jest angielska. Kabel USB do komputera, dostałem okulary ochronne. Zainstaluję oprogramowanie na komputerze i przeprowadzę pierwsze grawerowanie. A, jeszcze chciałem dodać, że jest do tego pendrive, na którym wszystko jest super opisane. Są filmy, jak to wszystko zmontować, są filmy, jak zainstalować oprogramowanie, jak pierwsze uruchomienie. Jak grawerować, wszystko jest na pendrive załączonym do zestawu. Czas na podsumowanie. Jeśli chodzi o cięcie papieru, jak widzimy, nie ma tutaj problemu najmniejszego. Jeśli chodzi o cięcie kartonu, również nie ma problemu. Krawędź jest
bardzo gładka, nieprzepalona. Wynika to z tego, że możemy sobie ustawić prędkość cięcia, więc możemy tak sobie dobrać, żeby osiągnąć zamierzony efekt. Jeśli chodzi o grawerowanie, no to napisy, moim zdaniem bardzo ładne. Dużo czcionek do wyboru, możemy ustawić wielkość wiersza, możemy ustawić odstęp między wierszami. Także jest parę opcji, które możemy ustawiać i na pewno możemy osiągnąć efekt, jaki chcemy. Grawerowanie z JPEGa, zdjęć, czyli tak, moje logo wygrawerowane, tutaj auto wygrawerowane, detale widoczne, także jakość graweru moim zdaniem bardzo dobra. No i moje zdjęcie wygrawerowane, tutaj jest jakaś nieciągłość. Nie wiem, z czego wynika, czy to wynika z jakości zdjęcia, czy z jakiegoś przeskoku samego lasera. Także ja jestem bardzo zadowolony. Niestety nie udało mi się przeciąć takich materiałów jak jakaś, jak sklejka, cienka sklejka. Niestety nie posiadam takiego materiału i grawerować na skórze, ciąć skóry, bo też niestety nie posiadam takiego materiału. Jeśli chodzi o programowanie do urządzenia, jest bardzo proste, intuicyjne, aczkolwiek ma też ma parę funkcji do ustawienia, więc na pewno jest możliwość sobie ustawienia parametrów, jest możliwość ustawienia prędkości grawerowania, jest możliwość ustawienia mocy lasera, jest możliwość ustawienia wielkości piksela, także funkcji trochę jest, można się pobawić. Jeśli chodzi o samo grawerowanie, no to przy grawerowaniu trochę wydobywa się, no jak to przy laserze wydobywa się dym i zapach, więc trzeba to robić w przewiewnych pomieszczeniach. Jeśli chodzi o czas grawerowania, no to tak, taki samochód to jest jakieś 50 minut grawerowania, zdjęcie jakaś godzinka na takie zdjęcie. Także no, przy większych formatach na pewno będzie trwało to dłużej. Mi osobiście urządzenie bardzo się podoba i polecam osobom, które chcą rozpocząć przygodę z grawerowaniem, czy chcą mieć takie urządzenie od czasu do czasu coś sobie wygrawerować. Ja na pewno zrobię parę projektów na tym urządzeniu. Już jeden zresztą projekt zrobiłem. Niedługo będzie dostępny film na kanale z tego projektu. Także ja jestem bardzo zadowolony. Jakieś minusy? No minusów tutaj na razie nie widzę żadnych. Także naprawdę polecam. Ja myślę, że to tyle. Jeśli podobał Ci się ten filmik, zostaw łapkę w górę, subskrybuj mój kanał. Widzimy się następnym razem. Cześć!